Jeśli prowadzisz sklep internetowy oparty o WooCommerce, to bardzo dobrze trafiłeś. Dzisiaj powiem Ci, jak możesz zwiększyć sprzedaż dzięki edycji jednego elementu w procesie sprzedaży. Mówię tutaj o formularzu zamówienia. Formularz zamówienia to miejsce, gdzie klienci wpisują swoje dane i klikają przycisk Tak kupuję i płacę. Będą mogli w ten sposób zrealizować swoją transakcję. Często zdarza się tak, że gdy klient widzi ten standardowy, obszerny formularz zamówienia, może się zniechęcić. Dodatkowo może też popełnić błąd i przez to nie dokończy zamówienia. No a ty stracisz pieniądze. Można na szczęście temu zaradzić. Możesz w prosty sposób uprościć swój formularz, aby zawierał tylko te pola, które są niezbędne, i aby w żaden sposób nie rozpraszać dodatkowo klienta. W tym filmie pokażę ci, jak. Parę minut uprościć wygląd Twojego formularza zamówienia oraz pokażę Ci, jak dodać do niego nowe elementy, np. checkboxy, które pozwolą klientowi rozszerzyć swoje zamówienie. Zapraszam Cię do filmu już teraz. Żeby zmienić wygląd domyślnego formularza zamówienia w WooCommerce, musisz zainstalować nowy dodatek, nową wtyczkę. Na początku zaloguj się do swojego kokpitu, wejdź na wtyczki i kliknij Dodaj nową. I tutaj wpisz sobie taką nazwę: Flexible Checkout Field. I wyskoczy ci wtyczka edycja pól zamówienia WooCommerce, autor WP Desk. Kliknij sobie Zainstaluj, a następnie włącz. Po instalacji tej bezpłatnej wtyczki będziesz mógł wejść sobie w WooCommerce i tutaj masz napisane pola zamówienia. Kliknij w to miejsce i w tym miejscu możesz edytować dane, które znajdują się w formularzu zamówienia. Domyślnie wygląda on w ten sposób. Tak wygląda domyślny formularz zamówienia WooCommerce. Przyznasz sam, że jest tutaj sporo pól do wypełnienia, niektóre są niepotrzebne, można je wyłączyć, można też zmienić etykietę niektórych pól. Jak to zrobić? Wróć sobie do swoich ustawień wtyczki, czyli wchodzimy sobie z powrotem na WordPressa WooCommerce i pola zamówienia. I tutaj mamy trzy zakładki: dane do faktury, wysyłka i zamówienie. Każdej z tych zakładek możesz edytować dane elementy. Na przykład jeśli nie chcę tego pola, klikam sobie na, w tą ikonkę i klikam Ukryj. O, to pole jest wyszarzane i nie pokaże się w naszym formularzu. Chcę na przykład ukryć jeszcze ulicę, na przykład numer mieszkania. Ukryję również telefon i województwo. Klikam zapisz zmiany. Teraz wejdę sobie na drugą zakładkę, wysyłka. Tutaj podajemy dane do wysyłki. I możemy to ukryć w WooCommerce domyślnie, albo możemy to zostawić, i wtedy tutaj mamy taką samą opcję. Możemy na przykład ukryć nasze pole z województwem, albo z miastem. Jest tutaj również kilka dodatkowych opcji. Możemy na przykład zmienić nazwę tej etykiety, czyli zamiast nazwa firmy wpiszemy sobie nazwa działalności. Jeśli wejdziesz w zakładkę wyświetlanie, możesz określić w jakich miejscach ma się wyświetlić to pole, czy właśnie na stronie podziękowania, czy w e-mailach do klienta. Możesz sobie odznaczyć lub zaznaczyć te checkboxy i wtedy to pole zostanie ukryte lub pokazane w danym miejscu. Po wprowadzeniu zmian kliknij zapisz zmiany. I przejdź do ostatniego elementu, czyli na samym dole formularza mamy uwagi do zamówienia. Również możemy sobie to wyłączyć. I teraz zobaczmy, jak wygląda nasz formularz zamówienia. Formularz wygląda już zdecydowanie lepiej. Tutaj mamy czerwone gwiazdki, które informują o tym, że dane pole jest wymagane. Jeśli chcesz, żeby jakieś pole było opcjonalne, to również możesz to zmienić w ustawieniach wtyczki. Wystarczy, że wejdziesz sobie w dane pole, i tutaj mamy jeszcze jeden element. Do zaznaczenia, na przykład nazwisko, i możemy wpis odznaczyć sobie Checkboxa Required Field, i wtedy to nazwisko nie będzie wymagane. Klient będzie mógł jej podać, lub nie, to będzie zależało tylko od niego. Jeśli potrzebujesz więcej możliwości i chciałbyś rozbudować swój formularz zamówienia, no to tutaj masz dostępne opcje. Na przykład możesz dodać do formularza pole z zaznaczeniem, możesz wybrać listę rozwijalną, datę. Czy też możesz dać klientowi możliwość przesłania danego pliku? Dodatkowo wersja profesjonalna tego rozwiązania pozwala na ukrywanie i pokazywanie danych pól w wybranych momentach, czyli na przykład możemy wybrać, żeby przesyłanie pliku było dostępne tylko dla danej kategorii produktów, czyli na przykład tylko dla produktów online, a na przykład wybór daty był tylko dostępny dla kategorii usługi. Żeby skorzystać z tych wszystkich możliwości, kliknij teraz w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany do takiej właśnie strony i tutaj znajdują się wszystkie możliwości tego rozwiązania. Wybierz sobie pakiet, który będzie odpowiadał Twojej sytuacji. Jeśli masz jeden sklep, no to wybierz ten pakiet profesjonalny. On daje możliwość zainstalowania tego rozwiązania na jednej stronie. Jeśli masz więcej sklepów, to wybierz pakiet Biznes lub Deweloper. Kliknij sobie teraz dodaj do koszyka, zostaniesz przekierowany do koszyka. Następnie kliknij przejść do kasy. Teraz wypełnij ten formularz, kliknij kupuję i płacę, opłać zamówienie i w ostatnim kroku będziesz mógł pobrać wtyczkę i licencję tej wtyczki. Teraz pokażę ci jak ją zainstalować i jak korzystać z funkcji profesjonalnych. Wracam do mojego cockpit WordPressa, klikam dodaj nową przy wtyczkach i teraz klikam wyślij wtyczkę na serwer i tutaj muszę wybrać plik, który został pobrany ze strony. Następnie, gdy wtyczka jest zainstalowana, Mogę sobie kliknąć włącz. I wtyczka zostanie włączona. Pamiętaj, że te dwie wtyczki muszą współpracować razem, muszą być włączone jednocześnie. Po włączeniu wtyczki wejdź na WooCommerce, pole zamówienia. Teraz mam dostęp do wszystkich możliwości tego narzędzia. Mogę na przykład wybrać Checkboxa i wpisać sobie tutaj. Wyrażam zgodę. Tutaj wpisz dowolną etykietę, która będzie odpowiadać Twojemu formularzowi i klikam dodaj pole, to pole pojawiło się. Na samym dole, gdy kliknę sobie w tą ikonkę, no to mogę edytować różne dane, na przykład wyznaczyć, żeby tutaj pojawiła się jakaś inna wartość. Mogę jeszcze wprowadzić tutaj inne opcje. Mogę wybrać przesłanie pliku i wpisuję prześlij plik. Klikam Dodaj pole. Tutaj wejdź sobie na zaawansowane i możemy wybrać, jaki rodzaj plików może być przesyłany, na przykład DOC. I maksymalny rozmiar 10 MB. Klikam, zapisz zmiany. Teraz dodam kolejny element, listę rozwijalną. Możemy tutaj dodać etykietę, na przykład wybierz ofertę. I klikam, dodaj pole. Rozwijam sobie to. I tu mogę wybrać opcję. Wartość nie będzie się pokazywać, a etykieta tak. Więc wpisuję sobie opcja pierwsza. I tutaj tak samo opcja druga. I co teraz możemy zrobić? Gdy wejdziesz sobie na ostatni element w tym menu, pricing, to możesz włączyć cenę. I dzięki tej opcji będziesz mógł zwiększyć cenę produktu, koszyka, jeśli klient wybierze właśnie jedną z opcji. Możemy wybrać na przykład procent sumy całkowitej 5%. I tutaj procent sumy całkowitej 50%. Tutaj możemy jeszcze wybrać klasę podatkową, ale z tej opcji nie będę korzystał. Skorzystam natomiast z tej opcji Conditional Logic. I w tej zakładce decydujemy, kiedy dane pole ma się pojawić. Jeśli włączymy tego checkboxa, to możemy właśnie ustawić taką logikę warunkową, że pokaż to pole, jeśli wszystkie reguły są spełnione i tutaj damy warunek. Jeśli koszyk zawiera produkt albo kategorię, wybiorę kategorię produktów online, no to wtedy to pole się pokaże. Jeśli tego nie będzie zawierać, no to, to pole zostanie ukryte. Ja sobie to wyłączę, ale będziesz miał świadomość, że możesz te pole dowolnie ukrywać i pokazywać w zależności od tego, co kupują Twoi klienci. Klikam sobie tutaj i wyłączam to pole. Teraz zobaczmy, jak wygląda nowy formularz zamówienia. W formularzu pojawiły się dodatkowe opcje. Mamy przycisk wyrażam zgodę, mogę przesłać jakiś plik. Mogę również wybrać opcję dodatkową, np. przykład opcja pierwsza, która podnosi cenę o 5%, i opcja druga, która podnosi cenę o 50%. Te opcje są bardzo przydatne, gdy na przykład chcemy zapakować prezent i doliczać za to jakieś kwoty, np. 5% od ceny zamówienia. Jeśli spodobało Ci się to rozwiązanie, no to kliknij w link w opisie tego filmu, zostaniesz przekierowany na taką stronę i dokonaj zamówienia. Życzę Ci wspaniałej sprzedaży i do zobaczenia w kolejnych filmach.